Serdecznie witam tych, którzy przyszli na to nasze ostatnie dodatkowe spotkanie, w których chciałbym przypomnieć te słowa, którymi rozpoczynałem naszą niedzielną mszę świętą i początek rekolekcji. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Oraz chciałbym jeszcze przypomnieć Ewangelię świętego Łukasza. Otóż są to słowa, które na pierwszy rzut oka wydają nam się trochę ze sobą sprzeczne, a są na pewno niewątpliwie bardzo tajemnicze. Słowa Chrystusa. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Co za korzyść ma człowiek, jeśli by nawet cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Dlaczego Jezus wypowiada te słowa do nas? Ponieważ Bogu bardzo zależy na naszym życiu tu i teraz. Zależy na nas także i w wieczności. Dlatego przyszedł na świat i chciał nas uczyć, jak powinniśmy żyć. Dlatego mówił o sobie: ja jestem drogą, prawdą, życiem. Własnym życiem pokazał, jak dobrze żyć. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Proszę zobaczyć, ile słów Jezus wypowiada, wskazując na samego siebie. On jest dla nas przykładem. Przykładem właściwego życia, podejścia do życia, rozumienia, podejścia do bliźnich, stosunku do Pana Boga. Oczywiście Pan Jezus do niczego nas nie zmusza. Ponieważ Bóg pragnie od nas miłości, a do miłości przecież nikogo nie można zmusić, a miłość jest tylko darem, a darem może być, dar daje tylko człowiek wolny, dlatego Pan Bóg, stwarzając człowieka, uczynił nas wolnymi i nie może zaprzeczyć samemu się sobie, odbierając nam naszą wolność. Dlatego przychodzi i pokazuje nam swoją miłość, abyśmy na Jego miłość odpowiedzieli takim samym darem, czyli swoją miłością. Bóg do niczego nas nie będzie zmuszał. Bóg nigdy nie odbierze nam naszej wolności, bo musiałby zaprzeczyć samemu sobie. Bogu zależy na naszych wyborach tu i teraz. Bo Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. Nasze życie wieczne zależy od naszych wyborów doczesności. Dlatego to nasze życie doczesne tu i teraz jest takie ważne. Od tego, czy posłuchamy Jezusa w kierowaniu własnym życiem, czy też nie, zależy nasze zbawienie. Wchodząc w świat dorosły, abyśmy świadomie mogli wybrać Pana Boga, naturalną sprawą jest, że pojawiają się kryzysy naszej wiary. Musimy coś najpierw odrzucić, żeby coś z powrotem jakby przyjąć, żeby to było nasze, to ja przyjąłem, ja chciałem. Wątpliwości w wierze, lenistwo, pokusy, pokusy tego świata, pokusy łatwych wyborów. To wszystko są pewne próby, w których mamy dokonać właściwego wyboru, wyboru Pana Boga. Wątpliwości, kryzysy zawsze wykorzystuje duch zła. To dla niego szansa na zdobycie ludzkiej duszy. Dlatego zaczyna człowieka buntować, podsycać kolejne pokusy jako ucieczkę przed
cierpieniem duszy. Człowiek jest istotą wolną. Może wybierać. Może wybierać dobro lub zło. Może, ale czy na pewno możemy? Możemy. Ale jednak każdy wybór ma swoje konsekwencje. Bo możemy wybrać albo dobrze, albo źle. Jeżeli mamy wolność wyboru, to ponosimy konsekwencje za ten wybór. Także i ludzka wolność ma swoją cenę. Życie człowieka niekiedy przypomina rozgrywającą się partię szachów. Nie wygram jej bez pomocy Pana Boga, bo przeciwnik jest nazbyt przebiegły. Dlatego Pan Jezus przychodzi ze swoimi sakramentami, Eucharystią, swoją obecnością, łaską, zsyła nam aniołów i świętych, aby nas wspomagali. Dzięki pomocy Pana Boga możemy dobrze wybrać, możemy pokonać szatana w naszym życiu. Historia ma wiele przykładów złych wyborów i ich tragicznych konsekwencji. O jednej z nich opowiada Giorgio Vasari, opisując historię namalowania ostatniej wieczerzy w klasztorze della Grazia w Mediolanie. Jest to jeden z najsłynniejszych obrazów Leonarda da Vinci, mistrza renesansu. Obraz przedstawia apostołów, 12 apostołów zebranych podczas ostatniej wieczerzy. To taki fenomenalny teatr ludzkich charakterów i zachowań. Żaden z apostołów nie reprezentuje tego samego charakteru. Gesty dłonie, mimika mówią o różnych temperamentach, o różnych osobowościach. To jest cały kalejdoskop bogactwa ludzkich zachowań. Leonardo w przedstawionej scenie próbował uchwycić pędzlem 4. sekundę po 3 sekundach straszliwego milczenia, które wywołał Chrystus, mówiąc do apostołów: jeden spośród was mnie zdradzi. Wyobraźcie sobie, chodzimy z Panem Jezusem przez 3 lata. Jesteśmy z Nim rano i wieczór, jesteśmy w ogromnej zażyłości i bliskości. On okazuje nam wiele serdeczności, miłości i dobroci. I nagle zasiadamy do wspólnej wieczerzy i On mówi: jeden spośród was, was 12, mnie zdradzi. Wtedy zapada to milczenie, te 3 sekundy takiej ciężkiego myślenia. Jakby dociera to wszystko do apostołów, a potem eksplozja, wybuch zachowań. Każdy z apostołów ma inną reakcję. Trzeba być nie lada mistrzem, aby przedstawić ten szok, tę eksplozję przerażenia, osłupienia, bólu, gniewu, wstydu. Zrobić tak kunsztowną aranżację tej sceny, tak bogatą fizjonomię twarzy i konfigurację ciał i tak porywającą pantonimem gestów rąk, tam nie ma takiego samego gestu. Każdy gest wśród tych 26 dłoni jest inny. Postacie Jezusa i Judasza ucielesniają 2 przeciwstawne bieguny. Tak jak przeciwstawieniem Abla był Kain. I właśnie Judasz i Jezus w tym obrazie to postacie, w których namalowanie mistrz włożył najwięcej wysiłku i własnego zaangażowania. To postacie jakby przeciwstawne sobie. Leonardo da Vinci długo się zastanawiał, jak przedstawić Jezusa i Judasza, jak przedstawić skończoną doskonałość pod postacią Jezusa i jak przedstawić ludzką podłość pod postacią Judasza. Na obrazie Leonarda jedynie twarz Jezusa jest spokojna. Smutna, ale spokojna. Lekko przymknięte powieki wskazują na to, że jest pogrążony w wewnętrznej kontemplacji. Że widzi coś, czego inni nie mogą widzieć. Być może nawet widzi samobójstwo Judasza. To najpiękniejsza twarz
wzruszająco głęboka, czysta, szlachetna, twarz Chrystusa. Ale ta twarz na tym fresku w refektarzu della Grazia klasztorza nie została ukończona. Leonardo da Vinci miał taki zwyczaj, że wszystkie jego obrazy miały trzy elementy właściwie. Sfumato, secreto i non finito. Czyli była taka lekka mgiełka, nigdy nie było ostrych konturów. Była jakaś tajemnica zawarta. Tutaj ta kwestia tajemnicy to jest związana z nożem i ręką dodatkową, która nie wiadomo do kogo należy. No i oczywiście obraz nie zostaje niedokończony. Niedokończona jest twarz Jezusa. Ona jest właściwie tylko w takim większym głównym zarysie i nigdy nie była dokończona. Postać Judasza na tym fresku została ukończona. O wiele łatwiej bowiem zdefiniować zło i zdradę niż absolutne dobro czy absolutne piękno. Jednak jak pisze biograf czasów renesansu Giorgio Vasari, twarz Jezusa i Judasza została namalowana jako ostatnia na tym fresku. Leonardo da Vinci bowiem bardzo długo poszukiwał właściwych modeli do tych dwóch postaci. Po roku poszukiwania odpowiedniej twarzy do właśnie tych postaci, wreszcie w czasie jednej z mszy w katedrze, w czasie występu chóru chłopięcego, dostrzegł w jednym ze śpiewaków twarz, która mogłaby być dla niego takim właśnie ideałem do przedstawienia twarzy Chrystusa. Zaprosił owego młodzieńca do swojej pracowni i wykonał kilka szkiców. Ten rysunek właśnie należy właśnie do tych szkiców tego młodzieńca z chóru. Ale coś mu w tej twarzy jeszcze się nie podobało, czegoś mu brakowało, dlatego nie dokończył tego wizerunku na samym fresku Ostatniej Wieczerzy. Pełne rysunki pozostały jedynie w szkicach i w pewnym obrazie na desce. Minęły 3 lata. Właściwie wszystko było ukończone i wszystkie postacie pozostałych apostołów. Twarz Jezusa właściwie już była ukończona. Pozostała tylko jedna twarz. Niedokończona, nienamalowana, niezaczęta. Była to twarz Judasza. Kardynał zaczął naciskać, żądając, by mistrz jak najszybciej ukończył obraz. Oparło się nawet o księcia Il Moro. Kiedy został wezwany mistrz, dlaczego nie kończy, bo przeor się już niecierpliwił, bo rusztowania przez 3 lata w refektarzu im stoją. I wtedy Leonardo da Vinci odpowiedział, jak będzie się przeor tak bardzo denerwował, to jako twarz Judasza jego namaluje. No i wtedy ten się troszkę odczepił. No i czekano cierpliwym. Mniej więcej po 3 latach od rozpoczęcia malowania tego fresku, pewnego dnia malarz znalazł w rynsztoku przedwcześnie postarzałego młodzieńca, odartego i pijanego w sztoku. Z trudem udało mu się nakłonić swoich uczniów, by zabrali go prosto do refektarza klasztornego, gdzie malował obraz. Ponieważ nie miał już czasu na szkicowanie, więc zaniesiono go bez tego nędzarza bezpośrednio do klasztoru. I uczniowie go podtrzymywali, gdy tymczasem Leonardo nanosił na fresk rysy wyrażające okrucieństwo, grzech, samolubność, tak wyraźnie malujące się na twarzy tego człowieka. W tym czasie żebrak nieco otrzeźwiał. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą malowidło. Widziałem już ten obraz, wykrzyknął z przerażeniem. Kiedy, gdzie, jak, zapytał mistrz. Przecież on tam nikogo nie wpuszczał. A ów człowiek odpowiedział, przed 3 laty. Zanim wszystko straciłem, śpiewałem wtedy w chórze. Moje życie było pełne marzeń. I Pan wtedy poprosił mnie, abym mu pozował do postaci Jezusa. Kiedy porównamy te dwie twarze, może poza tym złamanym nosem, ale to ta wysunięta szczęka, mamy pewne podobieństwa pomiędzy jedną a drugą postacią. Oczywiście one zupełnie wyrażają inne emocje. Niezwykła historia. Ale jest to historia, która lubi się powtarzać w mniejszym lub większym stopniu w życiu wielu ludzi. Ta historia jest bardzo wymowna i bardzo mi się podoba. Ukazuje bowiem dobro i zło, które drzemie w człowieku.
A tylko od nas samych zależy, co wybierzemy. Te wybory kształtują naszą twarz, ale przede wszystkim kształtują naszą duszę. Dlatego powinniśmy wybierać, dopóki jeszcze możemy. Bóg nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Stworzył nas pięknymi, podobnymi do Jezusa i dał nam moc Boga Stwórcy. Możemy tworzyć lub unicestwiać człowieka, możemy tworzyć lub unicestwiać samego siebie. Dramat Judasza jest dramatem każdego z nas. To jest dramat wolności i wiary. A oto inna historia podobnego dramatu. Przykład z książki wydanej przez Karmelitów w 1973 roku, którą czytałem będąc w nowicjacie, a zatytułowana ta książka jest 47 lat życia. Ojciec Władysław Klus opisuje w niej dwóch ludzi. Obaj dożyli tylko 47 swoich urodzin. Jeden urodził się w 1894, drugi był nieco młodszy od niego, bo urodził się w 1900 roku. Obaj urodzili się w rodzinie katolickiej, jeden w rodzinie polskiej, drugi niemieckiej. Pierwsze lata życia były bardzo podobne do siebie. Obaj byli ministrantami, często przystępowali do spowiedzi i komunii świętej. Obaj marzyli o kapłaństwie i pracy na misjach. Obaj dobrze się uczyli. Obaj mieli podobne predyspozycje psychicznie, zamiłowania do nauk ścisłych i zdolności organizacyjne. Obaj umiłowali posłuszeństwo, jeden zakonne, bo mając 16 lat wstąpił do nowicjatu franciszkanów we Lwowie. Drugiemu w wieku 14 lat umarł ojciec. Dwa lata później, w 1916 roku, podczas trwania I wojny światowej, Rudolf, bo tak mu było na imię, opuszcza swój dom rodzinny i zaciąga się do armii. Aby móc być do niej przyjęty, podaje nieprawdziwe o rok wcześniejsze swoje świadectwo swoich urodzin. Pierwszy jako zakonnik najpierw studiuje w Rzymie, następnie zakłada Polski Niepokalanów, który był największym klasztorem podówczas w Europie składających się z braci, bo liczył blisko 1000 braci. Drugiemu, kiedy jest na wojnie w 1917 roku, umiera również matka. I wojsko właściwie stało się jego rodziną. Związał się tam z nacjonalistycznym środowiskiem i całkowicie odwrócił się od Kościoła katolickiego. Po wojnie porzuca całkowicie drogę wiary. Mając 21 lat, udaje się do proboszcza swojego rodzinnego i oficjalnie występuje z Kościoła katolickiego. I tak rozpoczyna się droga deprawacji jego człowieczeństwa, która doprowadziła go do zbrodni ludobójstwa. W listopadzie 1922 roku po raz pierwszy wysłuchał przemówienia Adolfa Hitlera i zapisał się do Partii Narodowo-Socjalistycznej. Rok później on i jego towarzysze partyjni zamordowali nauczyciela Waltera Kadowa, którego podejrzewano o przynależność do partii komunistycznej. Miesiąc później wszyscy zostali aresztowani i skazani na 10 lat więzienia. Jednak po 5 latach zostaje zwolniony z więzienia. Wówczas zostaje członkiem SS. Wtedy już mógł mówić za Hermanem Göringiem, swoim szefem, że właściwie to on nie ma sumienia, bo jego sumienie to jest Adolf Hitler. Takie mieli najczęściej tam powiedzenie. Natomiast ten drugi, pochodzący z Polski, realizuje swoje marzenie z dzieciństwa i wyjeżdża na misję. W wieku 37 lat wyjeżdża do Japonii i tam zakłada Niepokalanów w Nagasaki. Jednak przynaglany dziwnym jakimś głosem powraca po pewnym czasie do Polski. Raz jeden ich drogi się spotykają. Jest wtedy rok 1941. Jeden jest więźniem, a drugi twórcą i komendantem obozu w Auschwitz. Jeden to Raimund Kolbe, w zakonie Maksymilian Maria od Niepokalanego poczęcia, polski franciszkanin, założyciel Niepokalanowa. Drugi to Rudolf Hess,
komendant i twórca obozu w Auschwitz-Birkenau. Kiedy latem 1941 roku z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uciekło 3 więźniów w ramach kary z roku 14, do których należał jeden z więźniów czy uciekinierów, podczas apelu w obozie 29 lipca 1941 roku losowo wybrano 10 więźniów i wymierzono im karę śmierci w bunkrze głodowym. Scena wybierania owych 10 odbywała się w upalnym słońcu, w przeraźliwie śmiertelnej ciszy. I nagle jeden ze skazańców wybuchnął krzykiem rozpaczy. Wołał, że ma żonę, ma dzieci, chce żyć, chce wrócić. Był to Franciszek Gajowniczek, którego świadectwo później na własne uszy 2 razy słyszałem. Mój dom rodzinny jest zaledwie kilkanaście kilometrów od Niepokalanowa, więc jak były jakieś uroczystości związane z beatyfikacją, czy właśnie procesem beatyfikacyjnym, czy kanonizacyjnym, to przyjeżdżał właśnie Franciszek Gajowniczek i ze łzami w oczach, pamiętam to doskonale, jak opowiadał tą niesłychaną scenę. Lagerführer Karl Fritz, który osobiście wybierał nieszczęśników, nie zdążył zareagować, gdy niespodziewanie z kolumny więźniów wystąpił niewielki człowiek o drobnej budowie ciała w okrągłych okularach z drucianą oprawką. Po niemiecku poprosił o pozwolenie, aby mógł zastąpić lamentującego więźnia w bunkrze głodowym. Na pytanie Lagerführera o to, kim jest, odpowiedział jedynie: jestem księdzem katolickim. Śmierć głodowa ojca Kolbego trwała 16 dni. Inni więźniowie zmarli wcześniej. Cały czas w bunkrze głodowym było słychać jedynie modlitwę, żadnych krzyków, żadnych narzekań, jedynie modlitwę także za oprawców. Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Na rozkaz samego kandydata do komendanta dobito go zastrzykiem trucizny, z fenolu, przez funkcjonariusza obozowego, kierownika Izby Chorych. Miał to miejsce o 12.50 w Wigilię w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w bunkrze głodowym. Miał wtedy dokładnie 47 lat życia. W tomie z serii Chrześcijanie pod redakcją biskupa Bejze opublikowany został list Marii Kolbie, matki świętego Maksymiliana. Jeden z tych listów, napisany w okresie okupacji, zawiera opis nadzwyczajnego spotkania. Maria Kolbie pisze, że w 1941 roku, wkrótce po męczeńskiej śmierci swojego syna, o której wtedy jeszcze nie wiedziała, po przebudzeniu, ponieważ był to poranek największego święta Matki Bożej, rozpoczęła swoją poranną modlitwę. W pewnej chwili usłyszała delikatne pukanie do drzwi. Odwróciła się i zdumiona zobaczyła swojego syna Maksymiliana ubranego we franciszkański habit. Był radosny, uśmiechnięty, nadzwyczajnie piękny i taki promieniujący prawdziwą jasnością. Pani Kolbe zaniemówiła z radości i zapytała po chwili milczenia: synu, czy Niemcy cię już wypuścili? Maksymilian przeszedł przez pokój, zbliżył się do okna i powiedział: nie martw się o mnie, mamo. Tam, gdzie ja jestem, jest pełnia szczęścia. I po wypowiedzeniu tych słów nagle zniknął. Jak wspomina nieco później Maria Kolbe, natychmiast zrozumiała, że jej syn umarł i przyszedł, aby ją o tym poinformować. Dopiero później przyszła pocztą oficjalna wiadomość z obozu Auschwitz o śmierci świętego Maksymiliana Maria Kolbe. Rudolf Hess przeżył II wojnę światową, ale ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem jako robotnik rolny. W 1946 został wytropiony i aresztowany przez angielską policję. W czasie sądu w Norymberdze Hess przyznał się do wymordowania około 3 milionów Żydów oraz 2,5 miliona Polaków i innych obywateli, innych narodowości.
W tym samym roku Hess zostaje przekazany władzom polskim i osadzony w więzieniu w Wadowicach. Niektórzy ze strażników więziennych byli niegdyś więźniami jego obozu, którym on kierował. Jednak traktowali go po ludzku. W liście do swojej żony pisał Hess: czym jest człowieczeństwo, dowiedziałem się dopiero tutaj, w polskim więzieniu. Podczas pobytu w polskim więzieniu zaczyna się duchowa przemiana Hessa. Prosi o księdza, odbywa długą spowiedź, całą noc leży krzyżem, przygotowując się do tej spowiedzi. W 1947 roku ogłoszony został wyrok śmierci. Hess przyjął go ze spokojem, podziękował obrońcom, zrezygnował z prośby o ułaskawienie, a przed egzekucją został przywieziony do obozu w Auschwitz. Tam jeszcze raz się wyspowiadał, przyjął z wiarą ostatnie namaszczenie. Następnie został powieszony, kiedy odmawiał słowa Ojcze Nasz. Miał wówczas 47 lat. Dwaj chłopcy. Dwa życia. Równe możliwości. Obaj bardzo dobrze się zapowiadali. Równy czas życia spędzonego tutaj na ziemi. Równie tragiczna śmierć. Życie ich zostało im odebrane przez innych. Dwa życia. A jakże inne wybory. Maksymilian uczynił w życiu wiele dobra. Życie poświęcił Bogu niepokalanej i człowiekowi. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym w zamian za nieznanego sobie człowieka. Ja pamiętam, jak Franciszek Gajowniczek opowiadał, że właściwie to on Maksymiliana nie znał. On kilka razy się z nim minął tak we drzwiach. Przecież w samym bloku było ich blisko 1000. I nie było takich możliwości jakiegoś tam rozmawiania ze sobą. Dlatego był bardzo zdziwiony, że ten nieznany dla niego człowiek chciał za niego umrzeć, chciał go zastąpić. Rudolf Hess popełnił wiele zła i zbrodni. W ostatnich miesiącach swego życia się nawrócił. Żałował za to, ale tego zła, które uczynił, nie naprawił. Sam nie byłby w stanie tego uczynić, nawet gdyby znacznie dłużej żył. Ale przecież zmarł wskutek wyroku sądu. I po utrzymaniu rozgrzeszenia i po namaszczeniu z modlitwą Ojcze Nasz na usta. Obaj w chwili śmierci przeżyli tyle samo lat. Czy jednak wykorzystali te lata tak samo? Czy obaj zasługują na tą samą nagrodę w niebie? Wiara podpowiada nam, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale przecież jest także i sprawiedliwy. Bóg przecież za dobro nagradza, a za zło karze. Profesor dogmatyki z Instytutu Misjonarzy w Krakowie, gdzie ja i ksiądz Paweł tam chodził, dawny wizytator misjonarzy, ksiądz profesor Bomba, kiedyś w czasie wykładów z dogmatyki powiedział, że nie myślmy sobie, że zaraz jak pójdziemy po śmierci do nieba, to wszyscy będziemy mieli jednakowo. Pan Bóg pomnoży te nasze dobra, które im więcej przypomniał te słowa Ewangelii, prawda, kiedy Piotr bodajże zapytał Jezusa, myśmy opuścili domy, żony i tak dalej, co w zamian otrzymamy. Każdy, kto cokolwiek opuścił dla mnie, stokroć więcej otrzyma. Jak ktoś mało opuścił, to znacznie mniej otrzyma, prawda? W niebie nie wszyscy będą mieli jednakowo, przynajmniej zaraz w tym okresie naszym po śmierci. A wtedy my mówimy, no ale jak to, jak nie będzie równo, no to przecież będą jakieś zazdrości, to co to za niebo? A wtedy on mówi, poczekajcie, ja wam to wyjaśnię, ale za tydzień na następnych wykładach, bo teraz mamy mało czasu. I za tydzień przychodzi do sali, niosąc taką tacę, na tej tacy była karafka z wodą i takie kieliszki różnej wielkości, prawda? Od ponczu, od wina, od koniaku, od wódki, takie malutkie i takie wielkie. Zawołał któregoś z doktorów i kazał z tej karafki wody nalać do wszystkich kieliszków wody tak po pełno. A
Następnie wziął taki najmniejszy kieliczek i największy i tak podniósł i pyta się nas tak, czy ten mały kieliszek, który ma w sobie tak mało wody, może zazdrościć temu dużemu kieliszkowi, że tamten ma 3 czy 4 razy więcej wody w sobie niż ten mały. My mówimy nie, no bo i tak nie jest w stanie więcej pomieścić. Jesteśmy jak owa glina w rękach Pana Boga, który niczym garncza skształtuje nas z naczynia wybrane. Oczywiście my nie jesteśmy bezwolną gliną, ale osobą obdarzoną wolnością. Dlatego Bóg może nas przemieniać jedynie przy naszej współpracy. Ale kiedy żyjemy tak na co dzień łaską uświęcającą, czynimy wiele dobra, miłości, angażujemy się w pomnażanie dobra, zwalczamy zło, pracujemy nad sobą, tak jak chociażby święty Maksymilian Kolbe przez te 47 lat życia. To on ciągle tak rósł, wspomagany łaską Bożą. Stawał się takim coraz większym i wspanialszym naczyniem. I kiedy umarł, Pan Bóg pomnożył go kilka czy setnokrotnie, prawda? A inni znowu tak niewiele dobra czynią i mają taki niewielki wzrost. Oni też mają to dobro pomnażone, ale to dobro, które uczynili. Bóg kształtuje nas przez cały czas lub też przez fragmentaryczny czas naszego życia, w zależności od tego, czy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, czy w stanie grzechu śmiertelnego. Czy otwieramy się na Boga, Jego łaskę uświęcającą, czy też nie. Teraz Panu Bogu zależy na nas, na każdym z nas. Dlatego nieustannie przychodzi do każdego z nas i przekonuje nas, abyśmy jak najwięcej dobra, jak najwięcej dobrych czynów, miłości, szlachetności, miłości w sobie mieli w swoim życiu, abyśmy ciągle wzrastali w tej Jego łasce uświęcającej, abyśmy się ciągle karmili Słowem Bożym, Eucharystią, abyśmy ciągle wzrastali. Dlatego mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.